I cannot live with you. It will be a life, and life is over there, behind the shadow. Poetyckie wyznania miłości w różnych językach zabrzmiały po raz czwarty w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu. Uczniowie kilkunastu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w konkursie Romantic Poetry. Poziom z roku na rok wydaje mi się wyższy. Ciekawie przygotowane utwory, ciekawie bardzo przygotowane inscenizacje, kostiumy, repertuar, który jest bardzo różnorodny. Po raz pierwszy mamy także język hiszpański w repertuarze wykonawców, uczniów z dwóch szkół, którzy w kategorii tego języka występują. Dominuje oczywiście język angielski, chyba najbardziej popularny. Trudno mi mówić o poziomie, ocenie, ponieważ tutaj jury, zawodowe jury, językowcy z różnych ośrodków metodycznych będą oceniać te występy. Give me hunger. O you gods that sit and give the world its orders. Give me hunger, pain and want. Shut me out with shame and failure from your doors of gold and fame. Zaskakuje mnie przede wszystkim swoboda interpretacji, inscenizacja. Dosyć, o wiele bardziej swobodnie czują się uczestnicy. Mimo że scena się zmieniła, w ubiegłym roku była to mała sala gimnastyczna, w tym roku zrobiliśmy to na dużej sali. Dosyć duża przestrzeń, jednak nie umieją sobie z tą przestrzenią radzić. Wydaje mi się, że są bardziej swobodni, czują się świetnie. Mamy zresztą też bardzo różnorodny repertuar, bo wydaje mi się, że tutaj bardzo cennym było doświadczeniem w ogóle dla wszystkich uczestników i jurorów spotkanie ze szkołą muzyczną pierwszego, drugiego stopnia imienia Henryka Wieniawskiego z Łodzi, którzy przygotowali nam dwa występy związane z koncertem Aleksandra Borodina. Sami zresztą także wzięli udział w części konkursowej, a więc recytując wybrane, przygotowane przez nich utwory. Perhaps you can visit the Bates by yourself. Frank says to Miss Wesley, I will go back to Hartfield with Miss Woodhouse and wait for you there. Uczestnicy wybierali najczęściej poezję anglojęzyczną. Po prostu był w moim klimacie i jakoś tak, po prostu był w moim guście, pasował do mnie. A strój? No, wiadomo, strój musi pasować do reszty. Długo ci zajęło wybranie całego stroju? Co najmniej 2 tygodnie. Oliver climbed carefully out of a small window. He hurried along the quiet street. There was a large stone outside the town. On it was written. London, 10 miles. Wiersza sobie sam nie wybrałem, szczerze powiem, ale bardzo mi się podobał. Był to wiersz Charlesa Dickensa pod tytułem Oliver Twist, fragment. Co zadecydowało, że wybrałeś taki wiersz? Nasza pani Markowa zadecydowała, bardzo dobra nauczycielka. I to od niej usłyszałeś o konkursie? Tak. Okej, okay, a strój? Strój wybrałem sam na wzór XIX-wiecznego tak zwanego kapitalisty. Jak się w tym czujesz? Bardzo dobrze. Swobodnie? Swobodnie. Tak naprawdę to nie, ale... Czyli ruszasz na miasto i na podbój? Dokładnie. Na Ewo i lecimy. O liryczny klimat konkursu zadbali uczniowie Szkoły Muzycznej imienia Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Moje zamiłowanie wielkie, prawda, do poezji romantycznej, szczególnie w obcych językach, tak rozwija, prawda. A w jakim języku najbardziej? Angielskim oczywiście, bo angielski jest najbliższy memu sercu. Co zadecydowało, że wybrałaś akurat taki strój i taki wiersz? Ojejku, no, ja akurat, prawda, cytowałam fragment utworu Szekspira, prawda, Romeo i Julia. No cóż zadecydowało, no, nie wiem, podobał mi się po prostu, no i tak. Dołączyłabyś do kolegi na Ewo? Ojejku, nie, na Ewo nie moje klimaty, nie, nie.
Nie, nie, nie polecam. Moja nauczycielka angielskiego zachęciła mnie do udziału w konkursie. No i tak się stało. I w jakim języku recytujesz? W języku angielskim. Czujesz tremę? Tak, troszeczkę tak, stresuję się. Jak konkurencja? Myślisz, że jest na wysokim poziomie, czy raczej pobijesz ich tak od razu? Nie, myślę, że ich nie pobiję. Jest naprawdę wysoki poziom. Stroje przepiękne. I myślę, że recytują wszyscy płynnie, ładnie. Także. A twój strój, jak długo ci zajęło wybranie wszystkich elementów? Tylko chwilkę. Sukienkę miałam gotową, a kapelusz i kwiaty do tematu wiersza. Tanecznym przerywnikiem były występy młodzieży z zespołu placówek wychowania pozaszkolnego w Sieradzu. Wybrałam wiersz Christophera Marlowa, The Passionate Shepherd to His Love. Jak przygotowywałaś się do przedstawienia go tutaj na sali gimnastycznej? Głównie w domu. Miałam kilka prób z panią profesor Valentino w szkole, ale raczej w domu takie generalne sobie urządzałam. Twój strój był dość skomplikowany. Co zdecydowało, że wybrałaś akurat tyle elementów? No, na pewno, nie wiem, może moja bujna wyobraźnia, może trochę bujna wyobraźnia pani Walentyny, to na pewno. Po prostu, jak miałam okazję, miałam możliwość tak się przebrać, no to po prostu z tego skorzystałam. Jak podoba ci się konkurs? Myślę, że jest całkiem fajny, ciekawy na pewno. Ogólnie najbardziej mi przeszkadzało to, że musiałam trzymać mikrofon, bo utrudniało mi to właśnie w wykonywaniu tych ruchów specyficznych dosyć. No ale myślę, że jest fajnie i w przyszłym roku też na pewno skorzystam. Jaki wiersz wybrałeś? Amor mio, mi amor, Jaima Sabinesa. Jest to utwór hiszpańskiego twórcy, poety. Utwór jest dosyć... Ciężko było się przygotować, mówiąc po hiszpańsku? Nie, ponieważ uczę się hiszpańskiego już od pół roku i mam podstawowe informacje na temat tego języka i potrafię naprawdę bez problemu porozumiewać się. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tym konkursie? Ponieważ nie mam bladego pojęcia, szczerze. Prawdopodobnie pani weszła do sali i powiedziała: o, bo ty chyba będziesz uczył się hiszpańskiego. No dobra, to ty idziesz. Jesteś zadowolony z tej decyzji, czy teraz jednak żałujesz? Naprawdę bardzo mi się podobało i mam wrażenie, że oczarowałem całą publiczność. Deshalb gerade auf die und nicht andere. Beleidigt es nicht die Gerechtigkeit? Ja. Verletzt es nicht alle sorgsam auf der guten Prinzipien, stürzt die Moral nicht vor die Quell? Es verletzt und stürzt. Seid sie euch an, diese Glücklichen, wenn sie sich wenigstens verstellten, nirgend Geschlagenheit spielten, damit die Freunde auf ihr Kosten kämen. Co zdecydowało, że już drugi raz zdecydowałaś się tutaj przyjść? Poprzednia atmosfera mi się spodobała. Uznałam, że skoro w tamtym roku się sprawdziłam, to może i w tym się uda. O konkursie usłyszałam w szkole, ponieważ nasza pani od angielskiego nam ogłosiła ten konkurs, no i zdecydowałam się po raz trzeci uczestniczyć z rzędu. Najbardziej przyciąga mnie cała szkoła, ponieważ ja wybieram się do tej szkoły po gimnazjum. No i ja ogólnie chcę sobie popatrzeć na tą szkołę, popatrzeć sobie na ludzi, zobaczyć, co mnie czeka. Uj, je veux bien, parfait. Oubliez vos forfaits. J'en souhaite dans mon âme, excusez-moi, mais
couvrirai du nom de faiblesse. Au louis de temps pour votre jeunesse, pourvu que votre cœur veille dans le même en dessin que je fais de fuir les humains. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobył Piotr Łuczak z drugiego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu, zaś w kategorii gimnazjów Milena Kola z publicznego gimnazjum nr 1 w Sieradzu.